Posłuchaj szeresa. Posłuchaj sam się. Sam wiesz, czego chcesz. Najlepiej. A jeśli nie wiesz, czego chcesz. Dzień dobry. Witam cię, Damianie. Witam wszystkich słuchaczy Radia Ty i Ja. Jest mi ogromnie miło, że dziś mam okazję, szansę opowiedzieć Państwu troszkę o sobie, o mojej muzyce. Ale za czym rozpocznę? Chciałbym powiedzieć, jak w ogóle doszło do tej audycji. Otóż któregoś dnia Damian do mnie napisał informację, z której zaproponował mi właśnie udział w tej audycji. Ja się chętnie zgodziłem, ale zaznaczył, że chciałby, aby to była audycja w formie takiej, w której nie będzie zadawanych pytań, w której, tak jak napisał, ty sam o tym wszystkim opowiesz. To mnie troszeczkę zaciekawiło, chętnie się zgodziłem, choć muszę się przyznać, że na drugi dzień, kiedy sobie zdałem sprawę, o czym miałam mówić, no troszkę już czułem się inaczej. Dlaczego? Bo tak naprawdę ja mam opowiedzieć o jakimś okresie mojego życia. Okresie nie dwóch, trzech dni czy czterech dni, ale dwóch, trzech, a może czterech lat. Bo wtedy to się wszystko zaczęło. Zdałem sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie i że na pewno mi się nie uda powiedzieć tego, co bym chciał. Pewnie znów będę miał poczucie, że mogłem powiedzieć jeszcze o czymś inaczej. No ale trudno. Podjąłem się tego zadania, więc spróbuję. Myślę, że zacznę od tego, jak to się wszystko zaczęło. Cała ta historia. Gdzie i jak? Słuchaj siebie. Usłysz własny głos. Poczuj siłę swą. Poczuj siebie sam. Pamiętaj. Muzyką interesowałem się zawsze. Od dziecka. Pierwszy mój instrument to akordeon, który był większy ode mnie chyba. Potem gitara. I ta gitara już została. Dużo słuchałem muzyki, dużo grałem. Występowałem publicznie na scenach z różnych okazji. Ale nigdy nie komponowałem, nie zapisywałem swojej muzyki. Chociaż pomysły jakieś miałem, to one gdzieś tam przepadały, bo nie przyszło mi to do głowy, aby gdzieś to nagrywać. Po takim długim okresie takiego grania publicznego, grania przede wszystkim coverów, gdzieś jakaś taka pustka się zrodziła. I zdecydowałem o tym, że nie będę się tym zajmował publicznie. To znaczy, owszem, dla siebie w domu dalej będę grał, ale to już na tym koniec. W tym takim stanie trwałem gdzieś, myślę, 15 lat. Tam gdzieś czasami się zdarzyło, że w zastępstwie za kogoś zagrałem. Ale bardzo rzadko. To już nie było granie z jakąś taką moją inicjatywą. To twoje życie. Sam decyduję, gdzie
Ale kiedy zmieniła mi się sytuacja, kiedy poczułem się już tym człowiekiem takim naprawdę dojrzałym, nie będę mówił o wieku, gdzieś tam w jakimś momencie ta muzyka do mnie znów zapukała. Przyjaciele odezwali się, zaczęli mnie gdzieś tam namawiać, angażować w jakieś projekty. I odezwała się jakaś chęć zrobienia czegoś. To był rok 2016. Wtedy jeszcze nie myślałem o żadnym, że będę coś więcej robił, niż tylko sobie tam popróbuję nagrywać dla siebie. Ale zacząłem to robić. Zacząłem szukać osób, które również w podobny sposób spędzają swój wolny czas, tak to nazwę. Bo wtedy już ta sytuacja moja zawodowa się zmieniła, ja miałem znacznie więcej czasu i tak to się zaczęło objawiać. Natknąłem się na Grzegorza Olejnika, który zaimponował mi pewną taką odwagą publicznego prezentowania się. Nie na scenie, ale w internecie. Pomyślałem, no może co tam, spróbuję. Nagrałem jedną piosenkę, drugą, trzecią, czwartą. Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że sporo osób się tym zainteresowało. Nawiązały się nowe kontakty. Z czasem wiele z tych osób zaczęło namawiać mnie do tego, aby nagrać płytę. Pierwsze nagrania były już wtedy prezentowane w radio, w audycji Siła Bluesa przez redaktora Piotra Gwizdałę, za co jestem mu bardzo wdzięczny, bo to nie tylko była jakaś dla mnie radość ogromna, ale była to też jakaś taka nobilitacja, a zarazem i motywacja, coś co pozwalało uwierzyć w siebie. Za to bardzo jestem wdzięczny i bardzo, bardzo dziękuję. Słuchaj siebie. No i przyszedł ten moment, kiedy dojrzałem do tej płyty. W sensie takiej gotowości na ujawnienie się. Miałem pełną świadomość, że płyta ta może nie być doskonała, bo zdecydowałem, że nagram ją sam. Nie mam zielonego pojęcia, czego zacząć, ale co tam, pomyślałem, jakoś tam się nauczę. Posłuchaj się sam. Zacząłem nagrywać na działce, kupiłem sobie taki mikrofon i komputer. I to w zasadzie całe moje studio. Pomalutku, małymi kroczkami. Tych nagrań przybywało. W którymś momencie zdałem sobie sprawę, że muszę zdecydować. Albo idziesz dalej tą ścieżką, albo zatrzymaj się, zajmij się czymś innym, bo to za daleko zabrnęło. Jest taka piosenka na mojej pierwszej płycie, Sam zdecyduj.
I tam w tekście śpiewam: jeżeli nie wiesz, czego chcesz, to zastanów się, czego nie chcesz. Chyba te słowa jakoś wymusiły pewną decyzję we mnie. To, że zdecydowałem sam. Okej, nagram tą płytę. Robię to dalej. I tak w roku 2019 wyszła moja pierwsza płyta pod tytułem I tylko blues i ja. Czuję i znowu gęsia skóra pod koszulą, zimny dreszcz. I znowu czuję, że na koniec świata mógłbym iść. I tak jak w siódmym niebie i z bluesem sam na sam. I znowu w siódmym niebie i w siódmym niebie tak bez końca. Blues i ja, blues i ja. Znowu to czuję i czuję i wiem. Dryfuję wciąż pod prąd, na przekór innym, logice wbrew. I znowu w siódmym niebie i z bluesem sam na sam. I tylko w siódmym niebie bez końca. Blues, blues i ja, blues i ja. Kilka zdań jeszcze może o tej płycie, bo płyta jest moim zdaniem ciekawa. Tak jak powiedziałem, na pewno nie jest to płyta w pełni odważna, świadoma, ale jest na tej płycie dużo materiału, naprawdę fajnego, fajnie zagranego. Płyta zawiera aż 16 utworów, a to dlatego, że wtedy pomyślałem, a co mi tam zależy, jak już nagrywam, to niech będzie ich dużo, bo może już nic więcej nie nagram. No i zmieściło się na płycie 16 utworów. Na płycie
zagrał na harmonijce mój przyjaciel Andrzej Fagas w jednym utworze oraz zagrał również na instrumentach perkusyjnych Mateusz Kowalczyk i Piotr Cieślak. Yeah. Znalazły się też na płycie dwa utwory, nie z moimi tekstami. Pierwszy utwór Blues jest kobietą z tekstem Iwony Bernatowicz, a drugi utwór o tytule Blues za dwa piątka. Tekst do tego utworu napisał Andrzej Fagas wspólnie z Iwoną Bernatowicz. Kolejny dzień, kolejny kac. Łeb mi po prostu pęka dziś. I tłumy ludzi w domu mym. Coś każdy ode mnie chce. To jest blues za dwa piątka, na jedno piwo jeszcze mam. Ludzie, których kiedyś znałem, po prostu dzisiaj gdzieś mam. Ciągle mówią do mnie coś, a ja już jestem pod tą budką, gdzie złoty płyn ciągle leje się. A oni ciągle jeszcze tutaj są. To jest blues za dwa piątka. Na jedno piwo jeszcze mam. Ludzi, których kiedyś znałem, po prostu gdzieś teraz mam. I ty odwracasz ode mnie twarz. Ja przecież nikim jestem już. Lecz pomyliłeś bardzo się. Człowiekiem jeszcze jestem.
To jest blues za dwa piątka. Na jedno piwo jeszcze mam. Ludzi, których kiedyś znałem, po prostu gdzieś teraz mam. Tylko blues i ja, taki tytuł. Taki tytuł płyta otrzymała, bo chyba jest to jakieś takie podsumowanie pewnego okresu, w którym rzeczywiście na początku byłem tylko ja i blues. Posłuchajcie Państwo jeszcze dwóch nagrań z tej płyty. Demony w głowie oraz Nie możesz teraz odejść. Stop! Zatrzymaj. Jeszcze raz, wróć, od nowa. Spokojnie. To nie ten moment. To przecież nie mój film. To nie ten moment. Jakaś nie czuję nic. I znowu dzień. A potem znowu noc. Światło gaśnie wciąż, a ziemia kręci się, demony w głowie i znowu kiepski film. Demony w głowie i znowu kiepski film. Własny świat, rodzi się pierwsza myśl, tuż przed nią nie ma nic, a potem znowu noc, a potem światło gaśnie wciąż, demony w głowie i znowu kiepski film, demony w głowie i znowu kiepski film. Pierwsza myśl, tak się zaczyna. Reszta to tylko film. Kiepski film, demony w głowie.
to miejsce, nie ten czas. Nic nowego ci nie powiem. Wczoraj tutaj byłem sam. Złe języki, obcy ludzie. Uwierz, to nie byłem ja. Że tylko ciebie mam. Cała prawda już ją znasz. Złe języki, obcy ludzie. Uwierz, to nie byłem ja. I ja. 2019 rok. I przyszedł czerwiec 2020 roku, kiedy to ukazała się moja droga.